Papieroska? Tabaki? Może działeczkę fistechu? To jak będzie? Przypomnij, z jakiej jesteś bajki? Kiedyś sprzedawałam krzesiwa, ale wiecie jak to jest. Interes szedł słabo, więc zmieniłam branżę. A wam czego trzeba, kochani? No mówcie, śmiało. Niczego. Chcemy się stąd po prostu wydostać i to jak najszybciej. Złotko, weźmiesz 2 buchy mojego towaru i ręczę, że odlecisz daleko stąd. Hej, skąd masz tę wstążkę? Ona jest moja. Tak? To czemu leżała w krzakach? Znalezione, nie kradzione, rybko. Wytłumaczysz mi, o co chodzi z tą wstążką? Nie ma o czym mówić. Dostałam ją od Artoriusa Vigo, jak byłam mała. Miała mnie chronić przed złem. Jak widać, niezbyt się sprawdziła, bo skończyłam, jak skończyłam. A jednak ci na niej zależy. Jakby to powiedzieć, nie mam zbyt wielu pamiątek z dzieciństwa. A ta wstążka przypomina mi stare, dobre czasy, kiedy byłam kimś innym. Kochani, pójdźcie z tymi zwierzeniami gdzieś indziej, hm? Straszycie mi klientów. Może jednak oddałabyś Janie tę wstążkę? Za darmo? To ja daję pierwszą działkę, żeby potem wracali. A za wszystko inne każę sobie płacić. Takie są zasady. Nawet jak ładnie poproszę? Jak ładnie poprosisz, to możemy o nią zagrać w karty. Co tam w ogóle masz na sprzedaż? Tak jak mówiłam, tytoń, fistech, różne rzeczy. Rozejrzyj się. Dobrze, zagrajmy. Jak przegrasz, to oddajesz wstążkę. Nie rób sobie nadziei. W Gwinta nie mam sobie równych.